Uczniowie z klas Technikum Gastronomicznego Rakowickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych uczą się zawodu na co dzień w nowoczesnych kuchniach, pracowniach szkolnych. Robią to pod okiem fachowców, praktyków, ale mogą też korzystać z zajęć z kucharzami, którzy pracują w cenionych restauracjach. Gościmy dzisiaj kucharzy, profesjonalistów, pana Wojciecha Bonata z hotelu Buczyński w Świeradowie Zdroju i pana Gracjana Groberskiego z Pałacu Łagów w Zgorzelcu. Kucharze z wysokim profesjonalizmem przekazują wiedzę naszym uczniom, przygotowują dzisiaj desery, tradycyjne desery z wykorzystaniem kuchni molekularnej, czyli ich podanie będzie wyjątkowe, zaskakujące i magiczne. I tą całą magię gastronomii dzisiaj nasi uczniowie poznają, podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Zaproszeni kucharze to profesjonaliści, którzy pracują w wielogwiazdkowych hotelach i mieli już okazję pracować w renomowanych europejskich restauracjach. Ich wiedza i umiejętności znakomicie przydały się do poznania tego szczególnego tematu kuchennego wtajemniczenia. Potrawy, które na co dzień wyglądają bardzo zwyczajnie, w przypadku podania z wykorzystaniem metod kuchni molekularnej są wyjątkowe, piękne i zaskakujące, czyli wyglądają zupełnie inaczej niż normalnie na talerzu by wyglądały. Poza tym zachowujemy wszystkie właściwości składników mineralnych i witamin, czyli są bardzo zdrowe. Tak kuchnia molekularna wygląda od strony konsumenta, degustatora. Natomiast jest ona również interesującym wyzwaniem dla samych kucharzy. To jest bardzo ciekawa metoda gotowania, spektakularna można powiedzieć. Bawimy się teksturami, bawimy się smakami, zmieniamy troszkę elementy. Jest to kuchnia czasochłonna, nie należy do tanich, aczkolwiek efekty są zaskakujące i naprawdę warto wdrażać elementy kuchni molekularnej do restauracji. Niestety nie jest łatwo zastosować kuchnię molekularną w domowych warunkach. Poza samą wiedzą na jej temat potrzebny jest bowiem specjalistyczny sprzęt i odpowiednie produkty. Warsztaty w rakowickiej szkole dotyczyły tym razem samych deserów wykonywanych zgodnie z zasadami kuchni molekularnej. Będzie fondant czekoladowy z sosem angielskim, będzie chłodnik egzotyczny z musem skarmelizowanej czekolady, i będzie mus piernikowy z panakotą z maślanki i pianą z jeżyń. To właśnie desery dają te najciekawsze efekty w zastosowaniu tego typu kuchni. To w nich ujawniają się największe możliwości kuchni molekularnej. Technologia molekularna, przede wszystkim wykorzystuje się w niej metody tekstur, tak? Czyli agarów, ksantanów, różnych rodzajów tego typu produktów w celu zagęszczenia, zrobienia pian albo szybszego zżelowania jakiegoś produktu, żeby zrobić z tego fajny, efektowny deser. Pracę zaproszonych kucharzy bacznie obserwowali uczniowie Technikum Gastronomicznego, którzy uczestniczyli też w niektórych czynnościach kucharzy. Myślę, że jest to ciekawe doświadczenie i zdecydowanie podnosi nasze kwalifikacje, kompetencje i jest to zdecydowanie nowoczesna kuchnia, która przyda nam się w przyszłości na rynku pracy. Przygotowywaliśmy mus z cytrusów, bezy. O smakach tych deserów nic nie powiemy, ale w kuchni molekularnej to i widok potraw jest bardzo ważny. A to każdy z nas może ocenić i na podstawie tych zdjęć.